Dublink. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na prezentownik, czyli moje pomysły na prezenty dla waszych najbliższych. Znajdziecie tutaj mnóstwo propozycji z przeróżnych kategorii, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Ten film powstał też przy współpracy z drogerią internetową Cosibella, z którą współpracuję już od jakiegoś czasu i miałam okazję wybrać kilka produktów, które moim zdaniem idealnie sprawdzą się właśnie jako prezenty w tym wyjątkowym czasie. Ale nie tylko. I może od nich właśnie zacznę. A jeszcze zanim zacznę wam pokazywać, co tutaj przygotowałam, to chcę tylko wspomnieć, że znajdziecie tutaj produkty w ogromnym przedziale cenowym, czyli coś nawet za kilkanaście złotych, a także jeżeli macie feeling spendy, to możecie też troszeczkę więcej wydać. Zacznę od dwóch bardzo przystępnych cenowo, ale jakże idealnych na prezenty świąteczne. Moi chłopcy, jak tylko zobaczyli to w paczce, to już od razu chcieli je wypakowywać, bo pozwoliłam im powąchać. I mówię tutaj o dwóch produktach marki Ziaja. Świąteczne aromaty, słony karmel. Jest to pianka do mycia ciała i dłoni. I ona przepięknie pachnie. No po prostu zaraz po nagraniu tego filmu ląduje u nas w łazience i będzie używana w tym miesiącu. A także z tej samej serii świąteczne aromaty, orzechy w mlecznej czekoladzie, peeling do ciała, średnioziarnisty. Czekajcie, bo już się wybrudziłam. Przecudownie pachnie. Przyznam wam też, że moja relacja z marką Ziaja nie była zbyt pozytywna, ale co mnie przekonało właśnie do wyboru tych dwóch produktów, to jeden kosmetyk, który jest z nami już od jakiegoś czasu, przywiozłam go z Polski, jest to pianka do mycia twarzy, która naprawdę bardzo dobrze nam służy i pomyślałam, że spróbuję właśnie tych dwóch kosmetyków o wyjątkowo świątecznym zapachu. Kolejny produkt od jednej z moich ulubionych, naturalnych polskich marek, która zawsze będzie miała wyjątkowe miejsce w moim sercu. Mówię tutaj o marce Hagi. Nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy może z was tak, niektórzy nie, ale jeden z ich produktów bardzo umilił mi poród i do tej pory będzie, tak jak mówię, w moich wspomnieniach na zawsze. Uwielbiam też ich peelingi, żele do mycia ciała, przeboskie, przepiękne, pudry do kąpieli. Naprawdę, doznania nie tylko zapachowe, ale też pielęgnacyjne na naszej skóry. A tutaj mamy coś o zapachu korzennej pomarańczy. Pozwólmy, zróbmy teraz test zapachowy, jak to zwykle w moim przypadku. Ach, dzisiaj będzie wieczorem smarowanie. Jest to, słuchajcie, natural body mist, czyli naturalna mgiełka do ciała, która daje naturalny brązowy kolor i do tego rozświetla skórę. No po prostu wow! No bo wiecie, dziewczyny lubią brąz, także jeżeli szukacie tego delikatnego muśnięcia słońcem, bo już wasza wakacyjna skóra, chociaż ja niezbyt jestem za opalaniem na słońcu, to jest złoto w buteleczce. Właśnie jeżeli jesteśmy w temacie tej ochrony przeciwsłonecznej, to wydaje mi się, że jeżeli jesteście dobrymi przyjaciółkami, albo córkami właśnie, albo może siostrami, to powinniście podarować waszym najbliższym krem przeciwsłoneczny do twarzy. Coś, o czym tak wiele z nas zapomina, korzystając, tym bardziej jesienią, zimą, myślimy, że nie potrzeba, bo przecież nie ma słońca, a to nie chodzi o promieniowanie słoneczne takie, które nam pali skórę, tylko te okrutne, czyli te UVA, które jest cały czas, a pamiętajcie, po aging, także zawsze. I na stronie marki Cosibella jest ogromny wybór przeróżnych kremów z filtrem. Te, które ja używałam wcześniej już, pokażę wam tutaj Medic Aid troszeczkę droższy, tutaj jest SPF 30, który też fajnie się sprawdza dla, jeżeli zależy wam na rozświetleniu skóry, na jej bardzo dobrym nawodnieniu, tutaj widzicie, używam go też namiętnie, bardzo spoko, a także nowość o zupełnie innej konsystencji i mówi tutaj Skin 79, bo właśnie na stronie marki Cosibella możecie też znaleźć wiele koreańskich kosmetyków, które wiem, też wiele z was bardzo, bardzo sobie ceni i kocha. I to jest po raz kolejny UVF 50 PA 4 plusiki. Także podarujcie swoim koleżankom krem z filtrem, jeżeli wiecie, że takowego nie używają. Może zmienię akurat zdanie po tym, jak taki krem im podarujecie. Kolejne produkty są z już innej kategorii, takiej może bardziej do domu, jeżeli boicie się, że może nie traficie z kosmetykami, i jeden, który zawsze się sprawdza, tylko właśnie
jeżeli znacie osobę, którą chcecie podarować, to na pewno. I mówię tutaj o jakiejś pięknej świece. Tutaj mam akurat zjawiskową paczulę, to jest świeca sojowa, ręcznie wykonana. Jest ogromny wybór na stronie. Bardzo ładnie pachnie, ten jeszcze ma bardzo fajny ten knot, który skrzy jak ognisko, idealnie na jesień, też zobaczcie jaki piękny słoik. Moim zdaniem świeca to zawsze jest bardzo dobry pomysł na prezent. Jeżeli może oprócz zapachu interesują Was też inne kształty, to mam tutaj dwie propozycje, zobaczcie świec z marki Mohani. Świeca Bubble, one też zobaczcie jak są pięknie zapakowane, czyli to jak gdyby od razu pomysł na prezent już jest rozwiązany. Tutaj pozwólcie, że wypakuję, chciałam to zrobić też na wizji. Wszystko jest zapakowane w papier, nie ma tutaj żadnego plastiku. Też właśnie chciałam Wam powiedzieć, że w przypadku marki Cosibella używają też taśmy nie plastikowej, tylko papierowej. Wszystko przychodzi do nas bardzo ładnie zapakowane. I zobaczcie, oho. Maluszek! No zobaczcie, jaki słodziak! Wiecie co? Otworzę zaraz tę drugą, żebyśmy mogli zobaczyć i porównać. Już jestem z powrotem, zobaczcie na te dzieła sztuki. Przepięknie wykonane, wyglądają jak guma balonowa. Nie pachnie, ale to jest też moim zdaniem przepiękna dekoracja, wystrój wnętrza Waszego pokoju. Przepiękne, tak jak mówię, od razu już zapakowane. A chcę Wam też jeszcze powiedzieć, że w przypadku niektórych produktów, które Wam tutaj pokażę, mam dla Was też kod zniżkowy. W większości przypadków nie mam z tego żadnej prowizji, tylko po prostu mam dla Was kody zniżkowe. Jeżeli chcecie, to możecie zerknąć na dole i tam wszystko będzie opisane i specjalnie dla Was to tam zostawiłam. Kolejna kategoria. Też beauty, ale już może z troszeczkę wyższej półki cenowej. To coś, co mam już od ponad roku i kurczę, obiecałam Wam film z recenzją, nigdy on się nie pojawił, ale nadal uwielbiam. Jeżeli możecie sobie pozwolić na maskę LED, ta, którą Wam pokazuję tutaj, jest moją ulubioną, to jest Omnilux. Jest jeszcze jedna wersja, która jest przystosowana, przeznaczona dla osób, które borykają się z trądzikiem na przykład. Ta jest taka ogólna i też właśnie pod kątem anti-aging, prewencji przeciwstarzeniowej. I musicie uważać, bo na rynku masek LED jest naprawdę dużo. Ja postaram się w tym momencie za dużo na ten temat nie mówić, bo ten film pewnie trwałby 20 minut, a chciałabym właśnie go skrócić. W każdym razie, jeżeli będziecie też regularnie stosować tę maskę, to naprawdę zauważycie różnicę i ja sama żałuję, że nie robię tego aż tak regularnie, jak robiłam to wcześniej. Moim zdaniem ta jest o wiele bardziej wygodniejsza, bo tutaj ma dwa paski, bardzo dobrze przylega do twarzy, a dodatkowo, jeżeli znajdziecie jakieś inne tańsze, to uważajcie, sprawdźcie parametry, bo one wcale nie są takie same i to, że nawet wydacie, nie wiem, 100 czy ponad 100 funtów, czy równowartość tej kwoty w złotówkach czy innej walucie, wcale nie będzie oznaczało, że maska będzie miała fajne właściwości, takie jak ma ta. Dlatego sprawdźcie to sobie i podejmijcie decyzję. Ta jest moją ulubioną i tę polecam Wam. Też jeszcze w kategorii beauty chcę Wam pokazać coś, co kupiłam sobie jakiś czas temu. I nie wiem, czy są dostępne w Polsce, oczywiście postaram się też zostawić Wam linki. I mówię tutaj o wielorazowych płatkach pod oczy marki Dux. Mam nadzieję, że tak się mówi. Są to silikonowe płatki. Wiem, że jakaś marka w Polsce zaczęła produkować, jeśli się nie mylę. Nie mam o nich żadnego zdania, także Wam nie mogę powiedzieć, bo mam tylko te. I jeżeli lubicie właśnie aplikować jakiekolwiek... Jeżeli lubicie maski do twarzy, jeżeli lubicie maski pod oczy, ale właśnie szkoda Wam jest wydawać za każdym razem na nie, bo one dość dużo kosztują i tak naprawdę są jednorazowe, to możecie sobie zainwestować w takie silikonowe, które będą działać z jakimkolwiek serum czy innym kosmetykiem, które możecie aplikować albo aplikujecie w okolicy oka. No po prostu win-win, wystarczy je umyć i praktycznie będziecie mogli korzystać z nich przez wiele, wiele lat, oszczędzając już przy tym naprawdę sporo. Kolejna kategoria to może coś dla ciała i duszy. I zawieruszyła mi się jeszcze jedna rzecz, też z kategorii w sumie zapachowej poniekąd. I jest to Palo Santo.
czyli drzewo święte Amazonii, też z marki Mohani, które neutralizuje napięcia, wycisza nasze emocje, wprowadza harmonię, a także łagodzi stres. Jest przepiękne, to jest takie specjalne drzewo o bogatej żywicy, które pali się i to przepięknie pachnie. Dlatego może coś takiego dla osoby, która potrzebuje się wyciszyć. Dla osoby, która jest zmarzluchem, tak jak ja, polecałabym coś, co w sumie dostałam w tamtym roku od moich dzieci na Boże Narodzenie. I ja do tego nie byłam zbytnio przekonana, ale przyznam wam, że korzystam z tego częściej niż się spodziewałam. I mówię tutaj o gigantycznym termoforze, który chłopcy kupili mi w Costco, jeśli się nie mylę, tutaj była kuchartka, widzicie, jeszcze jest woda. Jest naprawdę spoko, bo można nim ogrzać praktycznie całe ciało. Wiecie, jak działa termofor. Nie muszę wam to chyba tego tłumaczyć. Dodatkowo on jest z takiego bardzo przyjemnego futerka, które no po prostu nie dodatkowo, że grzeje, to dodatkowo też mamy tutaj wyciszające, też relaksujące sensoryczne doznanie. Także termofor zawsze jest też super. Idziemy jak burza, słuchajcie. Kolejna propozycja dla zmarzlaków, czyli dla osoby, które marzną, które mają zimne stopy i szukają ogrzania. Oprócz termoforu polecam wam też z całego serca kaszmirowe skarpety, które dosłownie grzeją w stopy. Nie uwierzyłabym, dopóki sama tego bym nie przetestowała na sobie. Mam kilka par, akurat tutaj wam pokazuję świeżutką, nową, zapakowaną. To jest akurat marka Johnson's of Elling, wykonane są w Szkocji. To jest bardzo luksusowy prezent, z którego bym się bardzo, bardzo ucieszyła, jeżeli ktoś by mi go podarował. Nie kosztuje jakoś super specjalnie dużo, ale no moim zdaniem dla zmarzlucha na zimowe wieczory nie ma nic lepszego niż właśnie takie kaszmirowe skarpety. Kolejna rzecz też dla osoby, która ewentualnie marznie, ale też ma ochotę wyglądać dobrze z włosami, to czapka. I tutaj mam czapkę marki Almania. Polska marka, która w tamtym roku, albo mi się wydaje, że w tamtym roku była premiera, zrobiła czapkę, która jest z zewnątrz wykonana z wełny, a w środku ma 100% jedwabiu, co sprawia, że czapka nie elektryzuje. I one są w przeróżnych kolorach. Ja mam akurat w czarnym. Moim zdaniem to jest po prostu hit. Jeżeli jest wam zimno w głowę, w Anglii nie jest tak zimno jak w Polsce, ale ja zawsze tak noszę czapki, bo mama od zawsze mówiła, że od kiedy byłam dzieckiem nie lubiłam wiatru i sama nakładałam sobie czapkę i kaptur zawsze i nienawidzę, jak głowę mi przywieje. Nie lubię tego po prostu uczucia. W każdym razie, jeżeli szukacie czapki, która ładnie będzie wyglądała, wybaczcie, dzisiaj nie będę może wam prezentować, ale która jest też funkcjonalna i dobrze się sprawia dla włosów, a także jest wykonana z naturalnych materiałów, to ta z Almanii na pewno spełni wasze oczekiwania. Kolejna kategoria może to biżuteria, biżu, które też uwielbiam. Teraz akurat mam takie kolczyki, które kupiłam sobie w czerwitku, ale to jest tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmu i tego okresu świątecznego. Ale chcę wam powiedzieć o jednej z moich takich ulubionych firm, z której mam na przykład ten naszyjnik albo jeszcze jeden. To jest D. Louise. Tutaj chyba mam ten drugi naszyjnik. One są takie właśnie w pudełeczku, tutaj macie torebkę i tu kolejny naszyjnik. I one są wykonane z materiału, który się nazywa chyba vermil albo jakoś tak. Poprawcie, nigdy nie potrafię tego wymówić. Ale w każdym razie jest to złoto albo srebro zmieszane z jakimś metalem, ale tak, że się nigdy nie ściera i ma też, jeśli się nie mylę, dożywotnią gwarancję na właśnie ścieranie, jest wodoodporne. Niektóre z tych takich sztucznych metali, które możemy kupić w większości sieciówek, one po jakimś czasie zaczynają czernieć albo właśnie zmieniać kolor, ścierać się do srebra na przykład, bo są pozłocane, czyli są pokryte tą złotą powłoką, a te mają tą powłokę, mają to złoto tak jak gdyby, stopione w środku. Wiem, że coraz więcej marek w sumie zaczyna produkować biżuterię tym sposobem. Oczywiście nie jest aż tak kosztowna jak prawdziwe złoto, ale nosi się ją naprawdę bardzo dobrze i ja nie mam potrzeby zdejmować tego naszyjnika, kiedy na przykład się kąpię, chociaż staram się nie nosić ich zbyt długo, bo też miałam wrażenie, że naszyjniki często mi tutaj, wiecie, wyrywają włosy przy szyi, dlatego też trzeba na to uważać.
ale są naprawdę świetne. I chcę wam też pokazać piękne kulczyki. Moim zdaniem to też jest świetny pomysł na prezent. I ja akurat znalazłam te cudne moim zdaniem z zielonym kamieniem. Miałam je nałożone jeszcze wcześniej, tylko zdjęłam do filmu. Znalazłam je w TK Maxie, tam też jest ogromny wybór. Przepiękne biżuterii, zrobię wam zbliżenie. Ale te mają jakiś zielony kamień i też nie bolą mnie od nich uszy, a ja jestem bardzo wrażliwa na wszelkie metale, które nie są szlachetne. No wiecie, tak. Przepiękne, z zielonym kamyczkiem. Naprawdę jest ich dużo. Tylko fakt, że w biżuterię ciężko trafić, bo ja mam dość też specyficzny gust i niektóre rzeczy, które potencjalnie są bardzo siebie podobne, ale mogą mi się kompletnie nie podobać. No chyba każdy tak ma. Może nie każdy, ale ja mam tak. Okej, okay, kolejna kategoria to książki. Książki i tutaj będą podkategorie dla różnych osób. Książka, którą dostałam od mojej Ani przyjaciółki, jest to The Female Factor. Napisana przez lekarz, którą w sumie zaczęłam też ostatnio obserwować, The Food Medic, Dr. Hazel, która też polecam wam posłuchać podcastów z nią, bo są bardzo ciekawe. I ona tutaj tłumaczy zależność. Pierwsza część to ta teoretyczna, w której mówi na temat tego, jak działa nasz cykl, do czego jesteśmy w stanie zrobić w danej fazie cyklu, jak to wpływa na nasze samopoczucie, na naszą pracę i na wiele, wiele innych czynników, na nasze zdrowie. A w drugiej części ma też tutaj bardzo fajne przepisy, które wzbogacają czy to naszą florę bakteryjną w jelitach, dobrze wpływają też na skórę, nasze samopoczucie, a także na wagę. Bardzo fajna lektura, polecam wam. Kolejna książka, dwie w sumie, które moim zdaniem są must, jeżeli mam tutaj fanów roślin. Jedna z najlepszych książek roślinnych moim zdaniem to The New Plant Parent, napisana przez też instagramera Daryl Chang. Polecam wam bardzo też jego profil na Insta. Chociaż on zazwyczaj pokazuje takie stopklatki tego, jak na przykład rozwijają się gruźliny. Ale jest książka, nigdy wcześniej nie spotkałam się z książką, która podałaby tyle informacji, które są naprawdę istotne i jak tak naprawdę, czego nasze rośliny potrzebują. On to rozłożył na czynniki pierwsze, tłumacząc po prostu naukowo, czego w naszym mieszkaniu, jakie warunki po prostu musimy zapewnić roślinom, aby one miały szansę się rozwijać. Ciekawa, nigdy nie spotkałam się, żeby ktoś napisał książkę właśnie w ten sposób. I kolejna jeszcze to, jeżeli macie działkę, to allotment. Wiem, że pod naszym wpływem bardzo wiele z was zaczęło się interesować działkowaniem. Starość, nie radość, nie żartuję. Chociaż w sumie chyba jesteśmy jedną z młodszych działkowiczów u nas, jeśli się nie mylę. Ale w każdym razie to jest taki kalendarz, poradnik napisany z miesiąca na miesiąc i właśnie mówiący, sugerujący, co w danym czasie powinniśmy albo posadzić, albo zebrać, albo co innego trzeba zrobić w ogrodzie w tym czasie. Naprawdę spoko. Jeżeli jesteście nowicjuszami, nie macie zielonego pojęcia, albo też po prostu szukacie przypomnienia, to jest dobra pozycja. Polecam. Oczywiście, jeżeli chodzi o książki takie normalne, to tutaj mam wiele z tych, które uwielbiam. Zapraszam was też na moje firmy z recenzjami książek. W tym roku przeczytałam ich dość dużo, nie ukrywam. I powiem wam, że tak jak miałam fazę, że mogłam czytać i czytałam książki praktycznie jedną, może dwie dziennie. Przepraszam, przeczytanie jednej książki zajęło mi jeden, może dwa dni, nie w drugą stronę. Ale teraz troszeczkę musiałam zwolnić, bo czytam inne rzeczy, które są może mniej przyjemne niż lektury. Ale między innymi te trzy książki też bardzo mi się spodobały. Verity też została w mojej pamięci. Ja tak właśnie klasyfikuję książki, jeżeli pamiętam o niej po jakimś czasie, jeżeli nawet pamiętam może bohaterów, to oznacza, że książka bardzo mi się spodobała. Educated, napisana przez Tarę, Where the Crawdads Sings, czyli Gdzie śpiewają raki, a także wszystkie w sumie Taylor Jenkins Reid. Bardzo mi się też podobało, to jest Daisy Jones and the Six, ale też Siedem żon Evelyn Hugo bardzo mi się spodobała. Dlatego jeżeli szukacie inspiracji książkowych, to bardzo wam polecam właśnie zerknięcie na moje poprzednie pozycje, w których mówię. Od tamtego momentu przeczytałam jeszcze innych książek kilka, ale może już po świętach zrobię wam taki film, gdzie powiem właśnie co i jak, co myślę o tych innych. Przechodzimy do kolejnej kategorii, kuchnia.
jedna z moich ulubionych, po raz kolejny bardzo praktyczna. Zaczynamy od czegoś przyjemnego, co każdy w sumie może zdobyć. Może nie każdy, bo teraz pokażę Wam kilka produktów. Ten jest dostępny w Anglii, jeśli się nie mylę, tylko był kiedyś Marks & Spencer w Polsce, już go chyba nie ma. Jest to naprawdę pyszna herbata. Ja kupiłam ją z polecenia Ani Nebule i ona w sumie poprosiła mnie, żebym kupiła jej. I sama sobie też kupiłam, spróbowałam i jest naprawdę smaczna. Jest to Mulled Fruit Infusion, czyli tak jak gdyby grzane wino, ale nie smakujące jakoś tak sztucznie, tylko naprawdę to jest bardzo dobra herbata. Co my tutaj mamy w środku? A hibiskus, róża, w ogóle skład jest bardzo spoko. Suszone jabłka, pomarańcza, cynamon, goździki i troszeczkę smaków, ale nie wiem jakich, ale bardzo smacznych, naprawdę się bardzo wyjątkowo, bardzo ładnie się, bardzo, bardzo przyjemnie się pije tę herbatę. Kolejne, nie wiem czy dostępne w Polsce, ale spokojnie, zaraz Wam coś pokażę, co będzie dostępne w Polsce. To herbatki marki Puka, które też bardzo lubię i też teraz mają świąteczne zapachy, czyli na przykład wanilia chai albo winter warm. Niektóre z nich mają anyż, także musicie sprawdzić, czy to jest wasze kubki smakowe, czy może niekoniecznie, ale ja bardzo lubię, nawet wieczorem sobie przed właśnie pójściem spać kocham te herbaty, tak samo w sumie zresztą jak te. Bardzo też lubię polską markę, która sprzedaje swoje produkty w przepięknych puszkach. Jeśli się nie mylę, to teraz są też matcha. Wiem też, że na pewno mam do nich koc zniżkowy i to jest Lunity. Jedna z moich ulubionych to Good Night Tea, którą też piję właśnie przed snem. Tutaj mi troszeczkę zostało. Taka mieszanka, ja mam sieteczko sobie wsypuję. Albo Immune Support. Tu akurat mam pustą puszkę, ale co jest też fajne, że można bez problemu dokupić sobie opakowanie uzupełniające i możecie wsypać do puszki. Te dwie to są moje ulubione, jeszcze beauty w sumie. Wybór jest naprawdę duży, poczytajcie, bo nie spotkałam się z tak ciekawą marką herbat, jeszcze tym bardziej na polskim rynku. Kolejny produkt, który jest też można powiedzieć taki kultowy, jeżeli chodzi o herbaty na rynku brytyjskim, to ta kupiona w Fortune & Mason. W tamtym roku zabrałam Was na wycieczkę po tamtym sklepie i jeżeli szukacie takiego właśnie kultowego prezentu dla osoby, jeżeli na przykład tutaj jesteście teraz na wakacjach, na wyjeździe i myślicie co kupić, oni też się specjalizują w pięknych hamper baskets, czyli takich koszykach wiklinowych, wypełnionych dobrociami świątecznymi. Ceny są troszeczkę wyższe niż w innych miejscach, troszeczkę, no więcej, ale w każdym razie ja wybrałam sobie taką sypką herbatę Royal Blend, którą piję raz na jakiś czas. Nie piję jej często, bo lubię też owocowe i zazwyczaj na wieczór też nie mam czasu, znaczy nie polecam picia herbaty czarnej na noc, bo ona działa na mnie pobudzająco, tak jak kawa w sumie, dlatego ograniczam się do jej spożycia raz na jakiś czas, ale jeżeli szukacie właśnie fajnej, sypkiej herbaty w pięknej puszce, to polecam Wam właśnie ten sklep. Generalnie cały jest naprawdę jak no, sklep z zabawkami dla dorosłych po prostu. Kolejny produkt to gorąca czekolada w formie takich gigantycznych guzików czekoladowych i to jest Love Coca. To jest akurat mleczna, przepyszna. Tutaj nam jeszcze trochę zostało. Można je jeść, ja do ciastek też dodaję to, ale naprawdę one są przepyszne. Ta czekolada się rozpływa w buzi, jest boska. Nie wiem, w sumie nie próbowałam nigdy rozpuścić gorąco, zdobyć gorącą czekoladę z takiej normalnej czekolady, ale my zazwyczaj nie mamy nawet czekolady w domu. Ja mam tylko czekoladę, jeżeli robię na przykład jakieś ciasto. Nie mamy takiej normalnej czekolady w tabliczce, nie pamiętam, kiedy ostatnio taką kupiłam. Ale w każdym razie, ta też piękne opakowanie i przepyszna jest. Kolejna rzecz, którą pokazywałam Wam, nie wiem czy w sumie powiedziałam to, ale też pojawił się niedawno u mnie film z ulubieńcami miesiąca, jeżeli szukacie inspiracji, to tam może znajdziecie też coś dla siebie. Pokazywałam też fajną lokówkę do włosów w tej kategorii też beauty, także butelkę do wody, na którą mam zniżkę, która daje nam znać, kiedy powinniśmy się wodę napić, także jeżeli potrzebujecie może czegoś takiego, to może macie ochotę się skusić. Już prawie kończymy, słuchajcie, ale chcę Wam też coś pokazać, co kupiłam sobie jakiś czas temu. Patrzę, że jakiś tutaj jest znak. Ale ja uwielbiam na śniadanie przygotowywać sobie szakszukę chyba. Czyli takie danie z jajkami, albo z papryką, albo z ajwarem właśnie, albo z pomidorkami. I kupiłam sobie jednoosobowy, albo może dwuosobowy, patelnię marki Stubb.
Pamiętacie, 2 lata temu pokazywałam wam kokotka, który nadal używam, który uwielbiam, jeden z moich ulubionych garnków. I to jest z tej samej marki też żalibne naczynie, naczynie do przygotowywania. Można tutaj zrobić jakieś ciasto, albo tak jak ja to robię właśnie, taka mini patelnia jednoosobowa, która mi się bardzo dobrze sprawdza. Ja uwielbiam. I jeszcze jedna rzecz, która jest moim prezentem świątecznym w tym roku. Sprzedaliśmy, ponieważ kupiliśmy airfryera, wiecie o tym już. Też będzie 1000 pytań do, nie wiem, jeżeli airfryer to też jest dobry pomysł na prezent, jeżeli wam się uda dostać, naprawdę polecam, bo to jest urządzenie, które jest generalnie mini piekarnikiem, które się bardzo szybko nagrzewa, oszczędza dużo energii i bardzo dobrze szybko też przygotowuje posiłki. I w każdym razie, aby się zmieścił, musiałam pozbyć się mojego miksera planetarnego marki Kenwood, nie, ja miałam jeden, nie pamiętam, ale to nie był kiciuś od KitchenAid, może kiedyś jak zmienimy kuchnię, to jeszcze kiedyś do niego wrócę. W każdym razie wypatrzyliśmy to też w Costco. To jest smutne życie nasze, że w Costco się kupuje zakupy świąteczne, ale jest to mikser marki Dualit, który jest piękny. Ja wzięłam sobie kremowy, nie wiem czy powinnam wam tego otwierać, to jest mój prezent świąteczny, czyli powinien już być spakowany pod choinką, ale chcę wam pokazać, bo jest moim zdaniem przepiękny. Ja wzięłam beżowy, taki kremowy i on się mieni. No zobacz, nie wiem czy to widać w słońcu, w świetle. No piękny jest. I wydaje mi się, że wystarczy mi na to, co, do czego potrzebuję. To wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!